Hej kochani, tutaj jest nas Gita Guard. Przychodzę dzisiaj do Was z tutorialem na bardzo fajne kolczyki, które są w takiej formie mandali troszeczkę. Już Wam pokażę, jak to wygląda, zanim mi stąd uciekniecie. Wykonane są tylko z dwóch rodzajów koralików, więc nie trzeba zbyt wiele ze sobą zabrać, jeżeli chcecie tworzyć w plenerze, co polecam, bo jest przepiękne słońce i jest pełnia lata właściwie, więc możecie wziąć teraz telefon, obejrzeć ten tutorial gdzieś w plenerku i zrobić takie oto kolczyki. A potrzebujecie właściwie tylko dwóch różnych koralików, rodzajów koralików i bigle. No i wiadomo, nożyczki, nici i takie pierdoły, o których teraz opowiem i które Wam pokażę. Kolczyki te wykonałam głównie z koralików Gemduo, które są nowością w Passarcie, ale z tego co wiem, już się bardzo szybko wyprzedają, bo wszyscy chcą je mieć, nie dziwię się, są obłędne i są, jakby to określić, w różnych kolorach, o, to chciałam powiedzieć, w różnych kolorach, które są przepiękne i można z nich stworzyć mnóstwo rzeczy. Potrzebujemy jeszcze koraliki Toho, ja tutaj mam koraliki Toho Treasure, natomiast to mogą być też zwykłe round. Potrzebujemy oczywiście nić dopasowaną kolorystycznie do naszych koralików, igłę Johna Jamesa, u mnie do nawlekania koralikami, taka jest najodpowiedniejsza dla mnie, ale to może być każda cienka igła, przez którą przejdą koraliki drobne. Oczywiście bigielki, no bo bez bigielków to nie byłoby kolczyków. No i narzędzia, czyli ostre nożyczki i szczypczyki do założenia bigielków. I chyba już powiedziałam o wszystkim, co potrzebujemy. A teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Tutorial będzie raczej prosty, bo pokażę Wam tylko początek, jak połączyć i potem końcóweczkę. Także zabieramy się do pracy. Ja sobie tutaj zostawię ten kolczyk w postaci ściągi kolorystycznej. Ok, musimy sobie nawlec igłę. One są bardzo cieniutkie, te igiełki. Tak, około pół metra nici musimy wykorzystać. A, udało mi się. Nie robimy supełka póki co. I teraz tak, ja tutaj zaczęłam od zielonych. Ważne jest, żebyście zwrócili uwagę, bo te koraliki Gemduo, one mają dwie strony. Jedna jest taka bardziej wypukła, a druga taka płaska. Więc musicie się starać działać tak, żeby wszystkie były ułożone w jedną stronę. Tak. I najpierw nawlekamy 6 koralików zielonych w moim wypadku, a w Waszym, no to już jak uważacie. Dobra, nawet mi się udało w jednym kierunku to zrobić. I teraz, ja już mówiłam w poprzednim tutorialu, że jestem fanką węzełków, to się nie zmieniło, więc ja robię tutaj taki mikrowęzełek, żeby mi się to ładnie zeszło. Raz. I drugi raz. Ok. I teraz, żeby schować ten węzełek, przeszyję sobie jeszcze raz przez wszystkie koraliki. I one się wtedy ładnie wyrównają. Nie będą nam tam tak uciekać. Dobra, ja sobie przeszłam dwa razy. No i jak się już przeszyjemy na górę, to będziemy sobie dodawać drugi kolor. U mnie to jest kolor niebieski. Dodajemy dwa koraliki. Tylko pamiętajcie o tym, żeby one były w dobrą stronę, bo mnie się tutaj raz zdarzyło dać jeden koralik w inną i strasznie mnie to drażni. Nie sprułam tego wtedy, ale cały czas chodzi mi to po głowie. Także zwracajcie na to szczególną uwagę. No i słuchajcie, to jest cała filozofia tych kolczyków, że po prostu sobie dobieramy po dwa i przeszywamy. Dlatego mówiłam, że ten tutorial będzie bardzo krótki, no bo właściwie już wiecie, co macie robić. Podpowiem Wam jeszcze, że za każdym razem, kiedy zrobicie okrążenie, to warto jest przejść jeszcze raz igłą i nicią przez to samo okrążenie. Wtedy one będą mocniej tak związane i ładnie się będą układać. Pamiętajcie też o tym, że nie musicie robić takiej mandali całej w kółko. Możecie też sobie zrobić taki półokrąg. No, te koraliki dają naprawdę ogrom możliwości twórczych, więc wykorzystajcie je.
Okej. No to ja sobie może dokończę jeszcze te kilka moich kolorów, skoro wy już wiecie, co macie robić. I pokażę wam potem, jak wykończyć takie koraliki, takie kolczyki. Okej, jednak jeszcze włączyłam się na chwilę, żeby wam powiedzieć, że potem, jak już rozbudowujecie, to raz możecie dodawać pojedynczy, na przykład tutaj pomiędzy, tak jak wcześniej, a raz podwójny i wtedy ona się wam będzie tak fajnie rozbudowywać. Ja na przykład tutaj będę teraz dodawać pojedynczy koralik. Na to też musicie zwrócić uwagę, bo jak tych koralików będzie nagle za dużo, to zacznie wam się ta mandalka mieszać i szkoda by było, gdyby tak zaczęła faktycznie. Ok, no to dodałam jeden różowy i teraz lecę z dwoma żółtymi, nie, zielonymi, zielonymi. No dobra, no i u mnie już mandalka wygląda tak, więc praktycznie już jest skończona. I to, co teraz musimy zrobić, to dodać tutaj koraliki Toho, żeby ona się ładnie ułożyła i żeby można było zawiesić bigielek. I tutaj jak widzicie, albo nie widzicie, dam to na może większe zbliżenie, raz dodawałam trzy, raz dwa, dwa, trzy. Trzy dodawałam tylko pomiędzy tymi szerszymi, natomiast pomiędzy tymi pojedynczymi dodawałam tylko po dwa koraliki. I dokładnie tak samo zrobię teraz. Czyli biorę trzy. Przeszywam, a teraz po dwa. No i słuchajcie, znowu jedziemy, o, znowu dwa. No i tak sobie jedziemy do zakończenia. Potem przechodzimy jeszcze raz naokoło przez wszystkie koraliki. No i na koniec dodajemy jeszcze bigielek, co wam za momencik pokażę. Dobra, słuchajcie, u mnie jest już obszyte. Wygląda to tak. Strasznie lubię te koraliki. I żeby wykończyć, robimy supełek. Ja jestem po prostu fanką supełków, więc nie miejcie mi tego za złe. Jak widzicie, wystarczy zrobić zwykłą pętelkę, przeszywając się dwa razy i schować supełek w koraliku. Nie jest to trudne, jest to bardzo proste. I polecam wam jednak polegać na supełkach, mimo wszystko. Ok. Teraz mogę sobie bezpiecznie odciąć nić. Tą pierwszą też bezpiecznie odcinam. Tam też supełek jest schowany. No i mam. I teraz jedyne, co muszę zrobić, to dodać bigielek. Ja mam bigielki ze stali chirurgicznej, co wam polecam. Otwieramy. Ja tutaj mam dwa razy ten sam kolor, tak samo mam w poprzednim, więc w tym miejscu zawieszam bigielek. Ok, zamykam. No i słuchajcie, to jest wszystko. Mamy już gotowe kolczyki, możemy wychodzić na miasto i cieszyć się kolczkami w naszych letnich stylizacjach. Bardzo lubię te mandalki. Ok, jeżeli wam się podobało i skorzystacie z naszego pomysłu, nie zapomnijcie na Instagramie oznaczyć nas hashtagiem PursPassart. A przy okazji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału i trafiliście tutaj przypadkiem, to tym bardziej zasubskrybujcie go i kliknijcie w dzwoneczek, żebyście zawsze dostawali od nas powiadomienia. Możecie mnie też odwiedzić na Gitago Art, serdecznie was zapraszam, tym bardziej, że teraz blog jest nieco odświeżony, więc myślę, że może was zainteresować. Coś jeszcze miałam powiedzieć. A, więcej tutoriali i dużo więcej inspiracji znajdziecie na blogu Passartu, więc tam również zachęcam, żebyście wpadli. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie poniżej. Także do zobaczenia już niedługo w kolejnych tutorialach. Pa!